Chciałabym serdecznie powitać pana burmistrza miasta i gminy Myślibórz, pana Leszka Wieruckiego. Przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariusza Norsesowicza. Bardzo nam miło. Miło mi powitać wicestarostę powiatu myśliborskiego, pana Wojciecha Wojtkiewicza. Miło mi również powitać prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Ferdynanda Łukasika. Mamy również tutaj bardzo miło i serdecznie witam wykonawcę, który tak pięknie nam wyremontował ten budynek, pana Kazimierza Pakieta. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych Rady Miasta, dyrektorów placówek oświatowych na szczeblu gminnym, rodziców, pracowników i oczywiście dzieci, które się ukryły tutaj za tymi drzwiami. Chciałam oczywiście zorganizować to wszystko tak oficjalnie, tak jak to powinno być przed wejściem, no ale pogoda dzisiaj już nam to pokropiła, więc zaprosiłam Państwa do środka. Chciałabym w kilku słowach powiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Nasze przedszkole istnieje już ponad 40 lat. Od początku placówka przygotowana była na przyjęcie 4 grup wiekowych, a więc około setki dzieci. Pragnę przypomnieć, iż w latach 80. w Myśliborzu funkcjonowało 6 przedszkoli oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Ale już w latach 90., kiedy to samorządy przejęły finansowanie przedszkoli, bardzo ograniczyła się liczba tych placówek. No nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju. Przedszkola stały się za drogie i zaczęły znikać z mapy Polski. Obecnie w Myśliborzu istnieją 2 przedszkola publiczne, które od 3-4 lat nie są w stanie zaspokoić potrzeb społecznych w zakresie edukacji przedszkolnej. Od pewnego czasu wyraźnie widać zwiększone zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca w przedszkolach. Wzrosła świadomość rodziców, iż okres przedszkolny to ważny czas dla rozwoju dziecka. Dlatego bardzo cieszymy się, że po tak długim czasie oczekiwania możemy uczestniczyć w oficjalnym otwarciu dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to swoisty prezent z okazji Dnia Dziecka. Obecnie przedszkole numer 2 może przyjąć 180 wychowanków do 7 oddziałów. W starej części znajdują się 4 oddziały, około setki dzieci, a tu w tej części są 3 oddziały, około 80 dzieci. Od września planujemy uruchomienie tutaj grupy integracyjnej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dlatego w imieniu przede wszystkim rodziców, dzieci i oczywiście własnym chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego przedszkola. Należy pamiętać, iż inwestowanie w edukację od najmłodszych lat przyniesie efekty nie tylko w dalszych etapach edukacji, ale być może nam wszystkich, naszej myśliborskiej rzeczywistości. Chcę podziękować osobom decydującym o przyszłości i rozwoju miasta za powstanie tego przedszkola i życzyłabym, aby częściej zwracali uwagę na sprawy edukacji. Dziękuję. Zapraszam teraz do uroczystej, oficjalnej części przecięcia wstęgi. Proszę pana burmistrza Leszka Wieruckiego, pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariusza Norsesowicza.
wpisane w środku. Wszyscy musimy razem, wspólnie. Może byśmy znaleźli sobie stanę. Już! Brawo! Ja tak, drodzy Państwo, bokiem stanę, bo przede wszystkim bohaterowie tego spotkania to po tamtej stronie są. Serdecznie przywitam Państwa w ten czerwcowy dzień. Co prawda to jest dzień po Dniu Dziecka, jak Pani Dyrektor tutaj powiedziała, ale niemniej gorąco witam przede wszystkim najmłodsze nasze dziadki. Witam Państwa. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, jestem szczęśliwy, że dzisiaj tak uroczysty dzień, że ten budynek wreszcie jest dla dzieci. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować radnym Rady Miejskiej za przychylność, że dane było mi wykonać to zadanie. Że przychylność finansowa przede wszystkim tutaj była i zrozumienie sytuacji naszych dzieci. Chciałem podziękować panu Kazimierzowi Pakietowi, wykonawcy, za terminowe, sprawne przeprowadzenie remontu. Chciałem podziękować również pani dyrektor, bo to właśnie pani dyrektor dzisiaj poprzez tą nową jednostkę ma więcej kłopotów, ale sądzę tego miłego kłopotu. Pewne trudności są oczywiście, bo jednostka jest po drugiej stronie zlokalizowana w tej części starej, że tak powiem, którą już od miesiąca czerwca będziemy również remontowali i sądzę, że na 1 września, bo takie terminy są zapisane, będzie już ta jednostka prawdziwą, faktyczną jednostką i wyremontowaną i w tej części nową. Pomysł, panowie, proszę Państwa, był prozaiczny. Przyznam się, że ten pomysł zainspirował mnie tym pomysłem ten plac zabaw, ten skromny plac zabaw po drugiej stronie, tu za oknami. Bo kilka lokalizacji było, ale to właśnie zainspirowało, że warto właśnie w tą stronę byłoby tu pójść. I z tego miejsca, drodzy Państwo, tych ludzi tu nie ma, ale chciałem podkreślić i podziękować zasługę Polskiego Związku Emerytów Rencistów, bo oni tu mieli siedzibę. Ja prowadziłem wielokrotnie rozmowy, przekonywałem, że dzieci są najwyższym dobrym narodu. Zawsze tych najsłabszych trzeba najbardziej chronić. I dzięki właśnie zrozumieniu Polskiego Związku Emerytów, pani prezes Sitarz, to inne pomieszczenie zaproponowałem i dzisiaj tutaj w tak pięknym pomieszczeniu możemy się spotkać, a przede wszystkim nasze dziadki, nasze dzieci będą mogły te elementy edukacyjne rozwijać, z czego się ogromnie cieszę, jestem rad. Chciałem jeszcze raz pogratulować wszystkim dzieciaczkom wspaniałych, sądzę, warunków, pięknych nowych mebelków, pięknego zaplecza. Paniom z administracji, z obsługi chcę życzyć wszystkiego najlepszego pracy przyszłej. Sądzę, że będzie przyjemnie pracowało się z tak świetnymi dziećmi, a zarazem w tak świetnych warunkach. I chciałem na zakończenie, drodzy Państwo, powiedzieć, że przedszkole to wyremontowane uważam za otwarte. Jeszcze dwa zdania. Pani dyrektor, jeśli pani pozwoli, to te skromne kwiatuszki myśliwolskie pozwolę sobie wręczyć. Pan kierownik takiego resoraka. Sądzę, że będzie dzieciom służył. Proszę przyjąć gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego rozwoju, jak najlepszego tutaj przedszkola. Dziękuję bardzo. O, od razu sypią się prezenty. Muszę sypać, to sypać. A ja w imieniu centrum, żeby się rzeczywiście układali współpraca między nami. Bo chyba tutaj dzieciaczki też były na otwarciu, nie tak, na powitaniu wiosny. Tak, wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, skromny pomysł. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziewczyny, odbieraj się prezenty. Gratuluję. Efekty działalności. I sukcesów w tej pracy. Dziękuję.